Hej wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Life is Strange. Zaczynamy dzisiaj piąty sezon i przyznam wam szczerze, że boję się zaczynać tego piątego sezonu ostatniego, bo to jest... No, wiadomo co się dzieje, nie? W ogóle miałam dzisiaj nagrywać odcinek na główny kanał, jednak jestem jeszcze trochę chora, co pewnie słyszycie po moim zatkanym nosie, więc stwierdziłam, że żeby nie marnować tego dnia i nagrać cokolwiek, nagram właśnie Life is Strange. Tylko żebyście nie myśleli, że to jest takie cokolwiek, no, bo ten piąty sezon to... Zresztą, jak dam kontynuuj, to zobaczycie podsumowanie tego, co się działo wcześniej, więc... Lećmy z tym. No, ja się serio boję. Previously on Life is Strange. No właśnie. What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. No właśnie. I w ogóle ja zazwyczaj narzekam, że w tym podsumowaniu tego, co się działo wcześniej, nie ma naszych wyborów, bo tutaj chyba był jeden wybór, tak mi się wydaje. To, że można powiedzieć Wiktorii, że jest w niebezpieczeństwie. To chyba to było, a to chyba nie było w tej opcji, gdzie się jej nie mówi, więc... Wow? Coś się zmieniło? Chyba? Mój Boże, ja się boję strasznie. No. Okej. Tak więc jesteśmy w ciemni. Znowu. Ale teraz raczej nie z własnej woli. A ciekawie jestem, jak to się potoczy. Przecież Max nie może umrzeć teraz. No bo jeszcze ten piąty epizod musi się wydarzyć, nie? A Max jest nam do tego raczej trochę potrzebna. Chyba. Nie no, zobaczymy. Jego, czemu te początki epizodów zawsze muszą być takie długie i ciche i w ogóle? Nigdy nie wiem, co mam mówić w takim momencie. No. A miałam szczerą nadzieję, że już dzisiaj będę zdrowa, ale jeszcze do końca nie jestem. Mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś bardzo przeszkadzać. Polaryzacja. Okej. Okay. Czy ona jest serio power tape'em przyklejona do tego krzesła? Poważnie? Jezu. Ja. Mogę coś ten? Ha, okej, okay, dobra, mogę ruszać kamerą. Jest dobrze. Chloe. Z kamera? To nagrywa? No nie ma tu nikogo, bez sensu. O mój Boże! Anybody out there?
Co się wystraszyłam. Nie spodziewałam się tutaj. Victoria. Oh shit. Jefferson kidnapped Victoria too. This is so bad. Victoria. Wake up. Wake up. Okej. Okay. Czy ja coś mogę zrobić ten? Nie, mogę się tylko spróbować uwolnić. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Max? Serio? Dalej w to wierzysz? Ale jesteś głupia. It's me. He took that shot last night. Nie, no po czymś takim to raczej człowiek się już domyśli, że to raczej on za wszystkim stoi, nie? Czy ona dalej będzie cisła na tego Natana? Ej. No teraz jestem trochę zmieszana, ale chyba nie. Ten telefon jeszcze. Dobra. To spróbujmy się uwolnić faktycznie, bo nie ma tu co wszystkiego oglądać jak... Great. I can see all my things, but I can't grab it. Otóż nie, to nie jest taśma. Help! Somebody help me! No, na pewno. Ktoś cię usłyszy. W takim miejscu. Tego się nie spodziewałam. Finally, I'm free. Almost. Lubię, jak pad wibruje. To jest takie smutne, że ja nie jestem w stanie wam tego tak... Że wy tego nie czujecie mimo wszystko. Jak... Ej, no ale to teraz... Aha. Okej. Okay. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. A, nie? Dobra. Pomyślałam o czymś innym. Ale to po co ci ten wózek tutaj jak... A skup się na zdjęciu, dobrze mi się wydawało. I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. O Jezu, ja tego nie umiem. Jakie to jest trudne zawsze dla mnie. O. Okej. This angle highlights your purity, see. The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity, posing, just pure expression. Oh Christ. Look at that perfect face. Hold that stare there! Stay still! Jezu, to jest straszne. Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who is always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Jezu, kiedy ten człowiek jest psychiczny, ale tego w ogóle po nim nie było widać wcześniej. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows and an eye for a whole lot more. As his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice.
Good. Oh, those eyes. Może faktycznie Nathan robił to wcześniej z Kate? But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone, and you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that I killed... that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. Nie, no mogę coś zrobić? Jezu! Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. Okej. Okay. W sumie to trochę bez sensu. No coś mu zalało, ale nie żeby się jakoś dużo zmieniło w tym czasie. I can't believe that happened. So sick. No ale to dobrze mi się wydawało, że to jednak nie Nathan. Tylko jednak on na wszystko na niego zrzuca. No dobra, to tak to ma sens. Dziwi mnie, że ona już na to wcześniej wpadła. No ale dobra. Mamy teraz więcej zdjęć. Super. Po to się przenieśliśmy w czasie, żeby... Okay. I broke those files when I kicked the trolley. No, coś tam się zmieniło. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Wait. Nie. Jefferson couldn't handle stains on his photo. Whoa. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Ale jest głupie. This might work. Please work. Chociaż w sumie to faktycznie nie ma dużo więcej do zrobienia tutaj w tym momencie, nie? Dziwne. A że to jest wcześniej czy później? I'm getting some spectacular images here, Max. Chyba później. Yes. Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you, your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models, my
subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Ale mu dogadała. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Idź do diabła. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Blah, blah, blah. Kate believed, and she survived. You failed to break her. She's stronger than ever, and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Then why did you blame David Mattson for stalking Kate? Of course he was the only person who was about to find out the truth. Irony. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Czyli w sumie oskarżenie tej osoby wtedy tam miało wpływ tylko i wyłącznie na to, co on nam powie w tym momencie? Czy niby miało jakieś tam przełożenie na jakieś tam odsunięcie pewnych osób od pewnych rzeczy, ale trochę bez sensu. Bo niby w sumie gdybyśmy wtedy oskarżyli jego, to teraz by powiedział, no już wtedy się domyślałaś, pewnie tyle. No ale dobra, nieważne, no. Jest tak chory jak ty. W sumie on go chamsko wykorzystuje, nie? Bo wszystko zrzuca na niego. I stwierdza, psychiczny dzieciak. Bywa. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Czyli Kate faktycznie była wykorzystana przez niego, a Rachel jeszcze przez Nathana. O Jezu. To trochę zbyt skomplikowane, ale okej. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more, anyway. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good, because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me.
You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Ej. Co tu się właśnie wydarzyło? Ja, poza tym, że ja kompletnie nie rozumiem zawiłości miłosnych Rachel. Kompletnie nie rozumiem, w ilu osobach ona tutaj była zakochana, bo wychodzi na to, że chyba w trzech, póki co. Ale... Znaczy nie wiem w sumie, czy Rachel była zakochana w Chloe, nie? To swoją drogą, ale... ale... Okej, i Frank, i Jefferson, okej, dobra. Ale on jeszcze zabił Nathana? Kiedy to się stało w ogóle? Tak w tak zwanym międzyczasie? Żebyśmy go widzieli parę godzin temu dosłownie, patrząc na grę. Okej, no dobra, jakby... Bo tu się coś dzieje. Ja sobie chcę pogadać, a ona mi nie daje takiej możliwości. Dobra, przegnij to całe. Nie, no bo to włączenie muzyki, to nie aż tak chciałam przewinąć, o jest. Dobra, no już. Okay. Now. Wait. Please, Mr. Jefferson. Max. I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Proszę mnie wypuścić, chcę zobaczyć zdjęcia, co zamierza pan zrobić. Could you show me the photos? That's the first time one of my models down here has asked me that. Of course you would. But I love that the last thing you'll ever see is yourself through my camera eye. Too perfect. A to miałam zrobić. No dobra, nie będzie. Włączy to muzykę? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy znaczy, dasz mi te zdjęcia, czy nie, ziomuś? A, znowu muszę to przewinąć, serio? Okej. Dobra. Nie wiem, czemu to włączenie muzyki jest takie zaznaczane tutaj. Nie, już, skończ. A czemu to jest samo przewija? Nie chcę. Mój Boże. Dobra, nie będę używać tego guzika. Wait. Please. Sorry. Mr. Jefferson. Max. I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Zepsułam sobie guzik w padzie. Ten, którym się pomija, niedobrze. Mój pamiętnik, tak. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. O, tyle wygrać. You can do so much better. Dzięki, ziom. Dzięki. Ej, bez kitu, zaraz przed nagraniem spadł mi pad na podłogę przez przypadek i chyba się uszkodziłam guzik. Smutno mi. Właśnie od pomijania. Najgorzej. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś naprawić. No ale dobra, teraz przynajmniej mamy to. Jej, idę wygrać. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh, shh, shh.
I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word back. For a wonderful photographic trick. Right back where I started Max, this insane week. And nobody course, is going to hurt Chloe know, ever her again. Her portrait has been popular since the early 1800s. You call them Mr. Serio? Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Co mogę mu odpowiedzieć? Nie zależy mi na waszej uwadze. Daguerreotypia? Okej. Okay. Kogo to obchodzi? To był wizjoner. Nie wiem, o co chodzi, więc dam to. The Daguerrean process. Oh. Well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday time Heroes. To change time. The winner to San Francisco, where you'll be feted by the artist. First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Ale to jest dziwne, znowu wrócić do miejsca. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Ale teraz jestem ciekawa, czy to teraz jest zależne od miejsca, że jak my stąd wyjdziemy, to wtedy jakby skończy się ten fragment wspomnienia? Yes, czy mamy jakieś ograniczenie czasowe? Oh, except I need his damn number. This diary literally saved my life. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life. I hope I still love photography when this is done. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? I've got a ton of Blackwell brochures, so I hope David's number is in there. Oh. Oh. Ktoś się strasznie tucze na korytarzu. Okej. Ale tak zamilkłam, przepraszam. Bo jestem ciekawa, czy ja mogę wstać? Nie mogę? Dobra, czyli najpierw muszę zrobić to. Dobra. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Found you. Masz? Okej, nie no, to jest jakaś broszurka, no to... A nie muszę tego pamiętać, prawda? Raczej nie muszę. Nie, to nie tylko, nie tego typu gra. Okej. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. Okay. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Nie, no teraz to akurat ratujesz sobie życie, więc jak troszkę podupadniesz na zdrowiu, to trudno. Siema, Kate. I have to save Chloe. Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Aww. Oh, jejku. Thanks. You always know the right thing to do. No. No to pewnie byłoby bardziej... A już tak się wzruszyłam. Zresztą i tak pewnie byłoby znacznie bardziej wzruszające, gdyby ona umarła, nie?
I teraz by się z nią tutaj można było spotkać, ale... Ojejku, wzruszyłam się. Jeszcze można jej zrobić zdjęcie! Ojej! No naprawdę, no moja cynamonowa bułeczka. Jak ja lubię tą postać. Lubię cię. At least Kate knows people have her back. Aha, bo to było opcjonalne zdjęcie, tak? I wiecie, czego ja nie zrobiłam? I przepraszam, przeglądam dziennika i to tak mega, mega, mega się zapuściłam. Ale dobra, cel. Powinnam zgłosić moje zdjęcie do Jeffersona, a czyli jednak chcę to zrobić. No dobra, ale teraz możecie sobie tutaj przejrzeć to, co się nowego pojawiło. Jakoś tak? Chyba 11 października. Chyba. No. To tyle. Nie ma tego jakoś dużo. W sumie myślałam, że będzie więcej, ale okej. Więc... guzik mi się zepsuł. Teraz mogę tylko w tą stronę. Trudno. Okej. Okay. Czyli mamy zdjęcie Kate. Okej. Okay. Tutaj mamy aparat z tą taśmą. Cokolwiek. Kogoś patrzącego na okno. Albo na jakieś obrazki. Wieloryba, który płonie. Jakiś samochód w tornadzie. No. Chloe Price forever. Znowu wiewiórkę na tyle drzewa. Jakąś szafkę. I śmierć równa się papierosy. A wcześniej nie było na odwrót. Coś takiego. Jakieś butelki. Mam nadzieję, że nic nie przegapię. Bo wtedy miałabym wszystko, gdybym zrobiła tutaj. No ale zobaczymy. Pewnie tak z 3 albo 4 jeszcze zrobimy. Chociaż długo to już nagrywam. Ale jeszcze sobie trochę pogramy. Dobra. To czyli no, kogoś patrzącego na jakieś obrazki chyba. I ten aparat z taśmą. Nie wiem, no pewnie w tej ciemni coś będzie można zrobić. I ten wieloryb płonący. Okej. Okay. Okej. Okay. No to tyle w sumie tutaj. O. This is the last time somebody bullies you, Kate. Ale mam zatkany nos. O rany. Mam nadzieję, że tego nie słychać jakoś bardzo. Dobra. The 90s are over for you, asshole. Ale jest wkurzona, o matko. Znaczy, no też bym była. W sumie zabił jej Chloe, nie? If only I could tell the whole class about Jefferson and watch him squirm. But I better let David take care of everything. Okay. Not impressed anymore. Jak, ale dobra jest, teraz już cały czas mam... nie. Nie, nie, to nie. Już mi to nie imponuje. Now I wonder how many victims Jefferson has left behind in his career. No, w sumie. Krypne to jest mega. I can't blame the cameras, but I just think of Jefferson using them. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Victoria, it's nice to know how you really feel. O, ale tego nie mogliśmy wcześniej zobaczyć. O, dlaczego wybrałam zdjęcie zamiast pisania, bo jestem do bani. Ojejku. I faktycznie, jak teraz się na to tak spojrzę... I szkoda, że się nie dało na to popatrzeć na samym początku gry. Ej. Ojejku, i ona, że faktycznie po prostu była zazdrosna o nas, dlatego nas tak nie lubiła. Chciałabym jej nienawidzić, ale jej to nie rusza. Okej. Okej. Okay. Trochę dziwnie się z tym czuję teraz. Ale dobra. Oh, Rachel. I'm sorry. Ale to tutaj może być napisane Chloe później? Ja nie chcę wiedzieć, ile tu będzie tych alternatywnych rzeczywistości później. No dobra, czyli tutaj już chyba wszystko przejrzeliśmy, co mogliśmy. No wiem, że nie mogę wyjść. Ojku, jeszcze mi kolano zcierpło! Ugh, ugh, okej, okay, okej, okay, okej, okay, no to chodźmy do niego. Dobra, już idziemy, okej. Okay. Tylko tutaj jeszcze. There's still some beauty left in Arcadia Bay. I still feel like the lighthouse is calling out to me. Dobra, tyle. No, jeszcze to. I'd like to bust this up right now.
Już. Wszystko. Koniec. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho. I see right through your bullshit, Jefferson. Everybody else will too. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay, too. Okay, to było dziwne, ale dobra. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Jezus Maria, jest taka wkurzona, on w ogóle nie wie, o co chodzi, nie? Okej. Okay. Nic się nie zmieniło. I to teraz te zdjęcia będą płonąć, żeby się nie zmienić w ogóle? No dobra, niech i tak będzie. Ale latana też? Się pozmieniało. A i tak tu trafiłam mimo wszystko jakimś cudem. A nie, dobra, nie. Okej, okay, przecież to się zmienia. Jaki nieogar. Ej, to dobra, to o co chodzi? A że ona to wygrała i tam leci. Okej. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Ale dziwnie. Z dyrektorem. A takie dwie proste rzeczy. Dała mu zdjęcie i napisała do Davida. Good work, David. Ale dziwnie. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer. Okej. Okej. Wiem, że to wszystko jest jednego zaplanowane przez grę, ale jestem z siebie jakaś taka dumna, że to zrobiłam. Przepraszam. Ale dobra.
Dobra, słuchajcie, moi kochani, ja chcę... O nie! Przepraszam, ale... O nie! Nowe tyle SMS-ów! Kto to będzie czytał? O nie! O nie! Co z Jeffersonem? Nie... Niesamowite, co? Podejrzewałeś go? Myślałem, że na niego trochę lecisz, przepraszam. Słusznie, podziwiam jego pracę kiedyś. Dobra, nie będę wam za bardzo tego czytać. Mam nadzieję, że poczytacie sobie sami. Ja tylko będę czytać te ciekawsze rzeczy. Czy muszę teraz umawiać się na wizytę u ciebie? Daj spokój, ale tak musisz. Jego, jakie to jest urocze. Lubię ich relacje. Jest słodka. Dobra, ale tyle SMS-ów, najgorzej. I teraz wszyscy... O Boże, Jefferson, o rany! No. O, podlewanie roślinki było. Wszystko w porządku. Właśnie słyszałam o tym nauczycielu, o którym zawsze mówiłaś. Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj o Jeffersonie, tutaj, że wygrała. Dobra. Kate, co tu się działo? Moja bułeczko kochana. Dzięki za rozmowę w klasie. To był dla mnie bardzo ciężki tydzień, a ty idealnie wyczułaś moment, jak anioł. Ojej. W sumie jak osoba, która przemieszcza się w czasie i wie, co się dzieje później, ale okej. I nie waż się śmiać. Chcę, byś uważała. Okej, tutaj coś o tym filmiku. No, tutaj, że zostali aresztowani. Tutaj ta ich rozmowa jest dużo dłuższa. Iść na policję i złożyć pełne zeznania. To w końcu coś tu się dzieje w tym kierunku. Fajnie. Okej. Jestem przerażona, ale chcę mieć pewność, że obaj zapłacą za to, co zrobili i już nigdy nikogo nie skrzywdzą. No, tutaj, że wygrała konkurs. Okej. Tutaj od Dejny. Klask, klask, klask. Okej, to nic specjalnego. I Chloe, 8! No chyba kogoś pogięło. Co, że ja teraz będę to wszystko czytać? Dlaczego wy tyle piszecie ze sobą? Boże, baby... Co? Chloe! Co za laska? Dobra. Oficer chujczym zadzwonił na gliniarzy i gdzieś pojechał, ma broń. To jakieś szaleństwo, zwłaszcza po ponownym spiknięciu się z tobą i tym dzisiejszym śniegu. Wstaw tą belkę. Okej. Chyba jaranko. Okej. Wrócił w środku nocy kompletnie podjarany jednym ze swoich dochodzeń. Może tym razem ma rację. Zabawna jesteś. A to zupełnie ich relacja też się inaczej potoczyła. W sensie, że one jakby w ogóle nie prowadziły tego śledztwa ze sobą. Tylko, że Max to napisała i to jakby się wszystko potoczyło później samo. Tylko David to wszystko robił sam jakby, nie? W sumie spoko. A, ale tutaj jednak jest o tym, że szkoda, że nie strzeliłaś Frankowi w dupę zamiast dawać mu broń. A, i tutaj się okazało, że ona nie żyje przez to dochodzenie. Ojejku.
W ogóle teraz zauważyłam, że Rachel w ogóle, znaczy Boże, że mylą mi się te imiona, że Chloe w ogóle nie używa dużych liter. I w sumie to mnie to drażni, ale okej. Musimy żyć dalej. Rachel chciałaby, żebyś żyła pełnią życia. To jest najlepsza zemsta. O mój Boże. Nie. Mas Max? Co tu się stało? Jakaś dziwna korekta? Od momentu, jak przymknął Jeffersona, jest kompletnie inną osobą, był spoko i przeprosił za swoje zachowanie. Ojejku, nawet on się zmienił na dobre. Ja! Teraz znowu masz rodzinę. Poniosło cię, siostro. Nie wypłakałam mu się w ramionach. Niektórzy z hipisów robią pracę domową. Wygrałam konkurs, a tu się chwali. Czy Chloe właśnie użyła emotki? O matko, dobra. Tyle, dotarliśmy do końca i myślę, że tym sposobem na razie tutaj jeszcze mogę wam pokazać dziennik, co tu się wydarzyło. Ty, ale to... A nie, powinna porozmawiać z dyrektorem. Okej, tutaj z dyrektorem mamy do pogadania. Tyle nowego się wydarzyło w dzienniku, więc na początku następnego odcinka już wam nie będę dziennika pokazywać, bo kończymy. Kończymy, niecała godzina. Myślę, że spoko czas. Jeszcze trochę postaram się to pociąć, żebyście nie patrzyli na mnie, jak czytam w ciszy SMS-y. Ale żebyście też tam mieli możliwość poczytania ich sobie na własną rękę, że tak to ujmę. No, a na razie kończymy. No, w końcu zaczynam robić w miarę normalnej długości odcinki, chociaż nie wiem, czy 50 minut jest w miarę normalna długość. No i tyle. Tak więc bardzo dziękuję wam za oglądanie, chociaż za dużo w sumie nie pogadałam w tym odcinku, bo ten początek to było coś bardzo dziwnego. Jestem ciekawa, co będzie dalej, bo to jest niemożliwe, żeby od tego momentu już było spoko, nie? To nie jest tego typu gra, więc no, póki co może się wydawać, że jest spoko. I skończymy na takich w miarę luźnych tonach, ale później pewnie i tak będzie dalej hardkorowo. Bo pewnie ta... Koniec świata i tak się zbliży, tak? No, dobra. Tak więc... tutaj kończymy, na razie. Mam nadzieję, że mniej więcej w tym miejscu mi się gra zapisała gdzieś wcześniej, więc no. To tyle. No, dobra. To pa! Do następnego odcinka! Pa!